Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy senatora Prawa i Sprawiedliwości, pana Andrzeja Pająka. Na początek mam osobiste pytanie, panie senatorze. Jakie są pana związki z Wadowicami, oprócz tego, że reprezentuje pan mieszkańców w Senacie? Dzień dobry Państwu. No w tym pytaniu, które pan mi zadał, no myśl moja musi biec parę dziesiąt lat do tyłu, ponieważ te związki z Wadowicami zaczęły się w roku 1970, kiedy po ukończeniu szkoły podstawowej poszedłem tutaj do szkoły średniej, do Wadowic, do Gorzenia i tutaj spędziłem 6 lat, a więc te związki są, że tak powiem, z lat młodości, z lat dzieciństwa, a takie związki nie ulega wątpliwości, że są silne, bo tą szkołę po latach wspomina się z wielką nostalgią, z szacunkiem. Oprócz tego, oprócz szkoły, tutaj ja grałem w klubie Skawa Wadowice i też to taki epizod, który pamięta się przez wiele lat, pamięta się do końca życia. No, grałem powiedzmy i w A-klasie i po wejściu do okręgówki miałem tą przyjemność, że rozegrałem 7 meczów w lidze okręgowej wtedy, w ówczesnej, a potem już poszedłem na studia i jak gdyby ten kontakt został zerwany. Także poprzez pryzmat tej szkoły, poprzez tych nauczycieli, zresztą podkreślam to wiele razy, że gdyby nie szkoła średnia, na pewno nie byłbym na studiach, a prawdopodobnie i nie w ten sposób potoczyłyby się moje losy, poprzez działalność samorządową, no i teraz aż do, łącznie do senatora. Także wielki sentyment, z należną atencją wspominam ludzi, którzy mnie tutaj uczyli w szkole. No pozwolę sobie wymienić panią Jadwigę Filek z matematyki. Bardzo później mi to pomogło dużo na studiach. Pan Marian Michałek, też z fizyki, bardzo wymagający. To też później procentowało na studiach. No i wielu, wielu innych, którzy tutaj wtedy w tym czasie byli. Czy utrzymuje pan jakieś kontakty ze swoimi kolegami ze szkoły? Te kontakty utrzymuję. Często, nawet teraz w tej działalności, że tak powiem, senackiej, czy nawet wcześniej samorządowej, to z niektórymi kolegami miałem przyjemność się spotykać. No jest tutaj przewodniczący Rady Powiatu, Józef Łasak. Myśmy razem spędzili 6 lat w szkole. 3 lata w zawodówce i potem 3 lata w technikum. Więc to taki, powiedzmy, najbliższy kolega, który wtedy, w tych latach szkolnych był ze mną i dzisiaj często się spotykamy. Jak pan zapewne wie, jesteśmy w Wadowicach przed referendum, które odbędzie się 27 października i bardzo jesteśmy ciekawi pana stanowiska w tej sprawie. Referendum nie ulega wątpliwości, że w sposób integralny wpisuje się w demokrację, wpisuje się w te podstawowe prawa obywatela danej społeczności, który poprzez to referendum ma szansę, ma możliwość wyrazić swoje stanowisko w takiej czy innej sprawie, bo referenda są w różnych tematach. Natomiast ostatnio dosyć często ta forma demokracji jest używana do odwoływania czy to gospodarzy gmin, czy rad gmin, gdzie mieszkańcy właśnie w ten sposób mogą wyrazić swoją aprobatę, ewentualnie jeżeli niezadowolenie, ale jest to taka forma. Bardzo popieram tą formę, uważam, że to jest podstawowa sprawa, bardzo zachęcam mieszkańców, żeby mogli iść, żeby poszli, jeżeli mogą iść, to żeby poszli na takie referendum i ten głos swój obywatelski oddali. Natomiast w przypadku, powiedzmy, konkretnej gminy, bo na ogół to w gminach są te referenda ostatnio, to ja nie mam żadnych podstaw do wypowiadania się, jak mieszkaniec ma zagłosować, czy tak, czy nie. Jest to jego suwerenna decyzja, jest to jego prawo i on w ten sposób ma możliwość wypowiadania się, niech wypowie się, niech pójdzie. Gdybym był mieszkańcem przynajmniej Wadowic w tym przypadku, na pewno bym się jednoznacznie wypowiedział, ale w tym przypadku
to nie. Natomiast co do referendum, to jest i niech mieszkańcy korzystają, skoro takie narzędzie Sejm dał, parlament dał, prawda, demokracja przewiduje, to tylko korzystać i tą aktywność obywatelską właśnie w ten sposób wykazywać, tą troskę wykazywać. Jeżeli tak, to tak, jeżeli uważa nie, to nie, to wszystko już jest w gestii i w rękach obywateli danej społeczności, czy to jest gmina, czy to jest powiedzmy na większym obszarze, czy to jest referendum obejmuje państwo, to w tym przypadku wszyscy mieszkańcy kraju danego, a jeżeli jest to gmina czy miasto, no to ci mieszkańcy tego miasta, tej gminy. Jest pan w Wadowicach osobą nieznaną. I jak pamiętam, pierwsza próba przedstawienia się mieszkańcom była nieudana. Może zechce pan powiedzieć nam parę słów na ten temat? Na pewno mieszkańcom Wadowic czy powiatu wadowickiego jestem osobą mniej znaną, bo ja funkcjonowałem przed wyborami na senatora, funkcjonowałem głównie w powiecie suskim, w Zawoi, gdzie byłem wójtem, gdzie później byłem starostą. Także po zdobyciu mandatu senatora no, starałem się w różne miejsca i nadal to czynię, przybywać na zaproszenie, jeżeli jestem zapraszany, żeby zapoznać się z ludźmi, spotkać się z ludźmi. Z drugiej strony myślę, że troszeczkę tam mieszkańcom Wadowic byłem znany, przynajmniej powiedzmy, jeżeli nie z bezpośrednich kontaktów, to poprzez takie czy inne media, kiedy mówiły o mnie, że byłem wójtem, byłem starostą, kiedy ewentualnie plakaty, ulotki do wyborów były przygotowane, to w jakiś sposób, prawda, poprzez taką nieosobisty kontakt, ale taki ten kontakt medialny, że tak powiem, to na pewno byłem znany. Natomiast tutaj, no myślę, że tutaj pan pyta o to spotkanie, kiedy powiedzmy tutaj przyjechałem na 11 listopada, no to był pewien taki epizod, no nie chciałbym przez pryzmat jakby tego epizodu się wyciągać daleko idących wniosków, ale z drugiej strony powiem krótko, no byłem starostą, byłem wójtem ponad 21 lat, ale zawsze w stosunku do parlamentarzystów, jeżeli mieli chęć zabrania głosu, nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mógł nie udzielić głosu, czy ewentualnie jakoś tak, ja nie jestem, że tak powiem, człowiekiem pamiętliwym, nie chciałbym daleko idących wniosków z tego wyciągać, ani do siebie, ani w stosunku do osób. Na pewno, jeżeli jestem tutaj poproszony, to z wielką radością, z przyjemnością przybywam, spotykam się i to jakby nie rzutuje na moje, że tak powiem, dalsze nastawienie do, broń Boże, tutaj do miasta, do ludzi, do tego, bo z wielką szacunkiem miło, się odnoszę. Bardzo nam miło to słyszeć. Może przejdźmy do następnego pytania. Wydaje mi się, że to jest temat panu niezwykle bliski. Jest pan przecież wieloletnim samorządowcem. Najpierw był pan wójtem w Zawoi, potem oczywiście starostą suskim. I chciałem pana zapytać, jak pan w kontaktach z mieszkańcami odnosił się do, powiedzmy, jakichś inicjatyw obywatelskich? No jeżeli chodzi o mnie w tym temacie, to tak jak już tutaj wspominałem na początku, wójtem i starostą łącznie byłem 21 lat i 2 miesiące, a więc to szmat czasu jest. No i mogę powiedzieć, że w tym czasie byłem dwukrotnie wybrany na radnego gminy, 4 razy na radnego powiatu, 3 razy na wójta i 4 razy na starostę. A więc no jest to trochę, że tak powiem, wyborów za sobą przeżyte. Kiedyś tak bardzo ładnie powiedział Wincenty Witos, że potęgi państwa nie zbuduje żaden geniusz, może tego dokonać świadom swoich praw i obowiązków naród. No trawestując jakby to jego wypowiedź w stosunku do gminy, powiatu, to na pewno nic nie zrobi się bez mieszkańców, bez obywateli i odwrotnie. Oni mnie powołują po to, aby im służyć, być z nimi, ich szanować. Uważam, że są dwie podstawowe cechy, które powinien posiadać w pierwszej kolejności, cechy bezwzględne. Ten, kto sprawuje urząd wójta, starosty, to po pierwsze mieć ogromny szacunek do mieszkańców, do tej społeczności, którą się reprezentuje.
do wszystkich ludzi, bez wyjątku. Tu trzeba mieć to w sobie, żeby uszanować każdego. I powiedzmy tego, co jest wysoko na świeczniku i tego, co jest no, w tej hierarchii gdzieś, powiedzmy, niżej. A w wielu przypadkach trzeba rękę podać nawet temu i z szacunkiem się odnieść, co nawet jest na marginesie życia, czy no, w różnych takich bardzo, że tak powiem, bolesnych, dramatycznych przypadkach. Jeżeli tego się nie ma, to nie należy się zabierać, że tak powiem, do rządzenia, do kandydowania. I druga cecha to jest pokora. Trzeba troszeczkę jednak mieć tej pokory w stosunku do właśnie do wszystkiego, do mieszkańców, do kultury, do naszej tradycji, mieć szacunek no, do chleba, do ziemi, do wszystkiego, co że tak powiem, Polskę stanowi. I to uważam, dwie podstawowe cechy, które jeżeli człowiek nie ma, no to trudno jest później nabyć, bo pewne umiejętności tam, czy powiedzmy zachowywania się przed kamerami telewizji, czy wypowiadania, czy tego, to można, że tak powiem, jak mówił tutaj jeden z profesorów z tej Politechniki Gorzeńskiej, jak ja wspominam, można się naumieć, ale pewne cechy, ale te cechy charakteru związane z podejściem do ludzi, z szacunkiem do ludzi, to trzeba, że tak powiem, troszkę mieć w sobie. Czy może pamięta pan coś takiego, powiedzmy, spektakularnego, co było taką odpowiedzią władzy na ludzkie potrzeby? Znaczy, tutaj mi tak nie wymienię teraz żadnego konkretnego przykładu, bo takich przypadków jest bardzo wiele i to czasem bardzo drobnych, bo nie akurat chodzi o wielkie, wielkie sprawy, bo powiedzmy, jeżeli z propozycją do starosty przyszli na przykład radni, że zróbmy, czy mamy możliwość pozyskania takich środków, mamy możliwość to zrobić, to właśnie zadaniem starosty wójta jest, żeby nie przeszkodzić, a tylko pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, to bardzo pamiętam tak drobnych bardzo wiele inicjatyw. No przychodzą, powiedzmy, z danego przysiłka i jest kwestia na przykład dojazdu. No tośmy spróbowali zawsze, no nie wyobrażam sobie, żebym mógł z nimi nie rozmawiać, nie spotkać się, a już nie mówiąc, że nie było żadnego nigdy problemu dla mnie tam podjechać, zobaczyć. Ale to była na przykład prosta inicjatywa. Chcemy poprawić dojazd, przejazd i oni deklarowali bardzo chętnie. Proszę pana, my zrobimy na przykład pracę, wykonamy to, ale już na materiały, na żwir, na powiedzmy przepusty. Prosimy o pomoc. Pomoc o pomoc. I to wtedy myśmy zakupywali, oni robili i efekt był wspólny. To są takie bardzo drobne, ale pokazują z jednej strony, że społeczność przychodzi z tym problemem, jest przyjęta, uszanowana i efekt jest taki wspólny później. I to są takie drobne, już nie mówiąc o wodociągu, nie mówiąc tam powiedzmy o jakiejś kanalizacji, kiedy próbowali, może kanalizacja mniej, ale wodociąg, pamiętam, to też byli i mieszkańcy, i przychodził sołtys, i przychodził z nimi radny. I na przykład rozpoczynaliśmy wodociąg Czatorza, który powiedzmy no, dziś tam z samej góry rozpoczęty, nawet następnie później po mnie kontynuowali. Ale tak jak już wspominałem, nie wyobrażam sobie tego, żebym mógł nie przyjąć tych ludzi, nie porozmawiać, nie. Jakie jest zdanie pana senatora w takiej kwestii? Czy dałoby się odpolitycznić samorządy? Czy one mogłyby funkcjonować, powiedzmy, bez ingerencji partii politycznych? Tutaj problem jest jakby ze zdefiniowaniem pojęcia polityka, bo to jest tak czasem żonglowane, że albo się mieszają do polityki, jeżeli trzeba akurat kogoś usunąć, zarzut mu postawić. Ja natomiast myślę o upartyjnieniu samorządów. Czy mogłoby być to coś takiego jak inicjatywa Wolne Wadowice, która pomimo powiedzmy jakichś tam politycznych sympatii członków, jednak jest inicjatywą apolityczną, działającą tylko i wyłącznie na rzecz miasta i regionu. To i w takim przypadku też będziemy mieli do czynienia z polityką, bo jeżeli my zdefiniujemy, że polityka to jest takie celowe, świadome działanie dla dobra tych mieszkańców, których obszar obejmujemy, że tak powiem, swoją jurysdykcją, to będziemy mówić o polityce. Jak pan widzi tę politykę, panie senatorze? Polityka, czyli chcą na przykład stadion postawić. Widzi pan tutaj politykę? Ale to z waszej strony będzie również polityka, czyli działanie dla dobra tego mieszkańców.
Natomiast co innego jest, jeżeli tą społecznością czy tą instytucją zawłaszcza sobie partia, upartyjnienie za duże samorządów nie jest rzeczą dobrą, chociaż też powiedzmy patrząc na to jako wójt, starosta, byłem zawsze zwolennikiem, żeby jednak jak najmniej tych interesów partii było przenoszonych na szczebel gminy, na szczebel powiatu. I no z wielką jakąś taką nostalgią wspominam te pierwsze samorządy, gdzie naprawdę myśmy się spierali, którą drogę zrobić, którą szkołę wpierw remontować, co zrobić. I było to taka jakby dyskusja o tych konkretach, które zrobić. Natomiast no niestety ten szczebel już wojewódzki, gdzie wchodzi podział pieniędzy, gdzie że tak powiem, no w jaki sposób realizuje się politykę państwa, to ta partia, że tak powiem, dzisiaj jest, wchodzi i są, że tak powiem, te samorządy, no można powiedzieć, że nawet w nadmiarze nie jest upartyjnione, ale z drugiej strony rzeczywistość jest taka, jaka jest i trudno czasem powiedzmy wbrew wszystkiemu przestawić to. Były próby, czy są próby powoływania na przykład komitetów i one bardzo dobrze funkcjonują w powiatach, bo tam jest duża szansa i w wielu przypadkach są te powiaty. Natomiast już na szczeblu województwa no, praktycznie nie ma komitetu jakiegokolwiek, żeby zdobył znaczącą liczbę mandatów, miał wpływ na politykę już województwa. Natomiast na gminach to raczej to upartyjnienie jest bardzo, bardzo niewielkie i tutaj mieszkańcy kierują się raczej znajomością osoby, konkretnie jego osiągnięciami i wybierają. Proszę nam powiedzieć, panie senatorze, jak pan myśli, kto w Wadowicach rządzi, PiS czy PO? A może ktoś jeszcze inny? No tutaj mi jest, że tak powiem, trudno do końca odpowiadać, bo ja nie jestem tutaj, że tak powiem, wadowiczaninem i tych, powiedzmy, jakby szczegółów nie znam, ale tak przyglądając się jakby z boku, to że tak powiem, no czasem się troszeczkę gubię też, że tak powiem, w tym tutaj rozeznaniu, bo no, wydaje mi się, że tutaj chyba akcent jest bardzo bardziej przełożony na PO, bo pan jakby na pewno postać znacząca, pan Kotarba jest szefem PO. Jeżeli chodzi o pani Filipię, no też ostatnio patrzę nawet na wykazie burmistrzów Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, również figuruje jako ten, także myślę, że tutaj znaczący udział. Czyli ze wskazaniem na PO. Chyba tak. Ze wskazaniem na PO. Jak pan ocenia rządy Platformy Obywatelskiej? Nie dalej, jak chyba wczoraj czytałem wywiad jednego, który jeszcze niedawno był senatorem Platformy i był u początków, kiedy się tworzyła i Platforma, i PiS. To gdzieś tak 2001 rok. I opowiada, mówi, jak te dwie partie, PO i PiS, miały na celu czwartą Rzeczpospolitą. Obie te partie miały na celu czwartą Rzeczpospolitą, zbudowanie. Był taki lepiej. Zbudowanie. Tam była kwestia przełożenia akcentów, że tak powiem. Jedni może bardziej, powiedzmy, gospodarka i wszystko, co z nią związane, kładli nacisk. Drudzy na, powiedzmy, ten element taki solidarnościowy, społeczny. Patriotyczny, prawda. Ale cel przed jedną i drugą był ten sam i obie te partie zakładały, że tak będzie. Jak jest dzisiaj, widzimy. Rozbieżność jest potężna. Patrząc z kolei na to, jakby w tym świecie tam już makro i patrząc na Polskę, władzy, patrząc na tą Polskę, na to, co jest, to no, człowiek stawia sobie pytanie, co z tą Polską dzisiaj. Bo jeżeli się przyjrzymy nawet danym za 2012 rok, gdy w bilansie mamy, że do Polski wpływa jakaś suma pieniędzy i z Unii Europejskiej, gdzie to tak bardzo ładnie się wszędzie podaje, mówi się o tym, Polacy przywożą troszeczkę pieniędzy do kraju, ale na pewno już mniej niż kiedyś. No i to jest pewna suma, no powiedzmy, że to jest 50 miliardów. To się okazuje, że z tej Polski wypływa tyle pieniędzy, że różnica pomiędzy tym, co wpłynęło, a wypłynęło, jest za rok 2012 około 71,5 miliarda.
Czyli gigantyczne pieniądze nie wpływają do Polski, a wypływają. Sama powiedzmy sfera banków, gdzie ponad 70% jest w rękach obcych, w rękach zagranicznych, ta dywidenda, te pieniądze wypływają poza granice kraju. A więc daje to do myślenia, jak to w tym kraju jest. Pyta się człowiek, gdzie są polskie stocznie. Niemieckich 11 stoczni funkcjonuje, przepraszam, 9 w dawnym NRD, wszystkie funkcjonują. Wsparcie państwa mieli, jeżeli w Polsce one znikły, to zamówienia poszły tam. Gdzie są polskie cukrownie? Mieliśmy wspaniały cukier. Co z przemysłem? Co z bankami? Zadłużenie państwa, jeżeli dzisiaj już podają, to oficjalne, co jest, to jest około, dochodzi do biliona pomału, dojdzie biliona złotych. Natomiast to jeszcze poukrywane, czy nie jest zbilansowane, nawet podają rząd wielkości 3-4 biliony. A więc człowiek się zastanawia, kiedy to będzie można spłacić, czym to będzie spłacić. Kolejny wielki dramat. To ponad 2 miliony młodych, dynamicznych ludzi już wyjechało poza granicę kraju. Ilu z nich wróci, nie wiemy. Bezrobocie około 2 miliony 400 tysięcy. Zadłużenie państwa, tak jak wspominałem, tak wysokie, ale co ciekawe jeszcze, około 220 miliardów za obligacje jest w rękach, na sumę 220 miliardów obligacji jest w rękach obcych. Cały dług państwa, gdzieś około 55% jest w rękach obcych. Mogą z tym robić, co chcą, mogą sterować, jak chcą. Mnie się wydaje, że w globalnej gospodarce bycie całkowicie, powiedzmy, niezależnym jest praktycznie niemożliwe. Żeby Polska mogła korzystać z rynków niemieckich, bo przecież ogromna ilość eksportu polskiego to jest eksport na przykład do Niemiec, żeby Polska mogła z tego korzystać, no chcąc, nie chcąc, musimy należeć do tej globalnej gospodarki. Więc nie bardzo sobie wyobrażam taką możliwość całkowitego odcięcia się, będąc jednym z największych krajów Europy. Oczywiście na pewno bolesna sprawa to jest sprawa tej ogromnej emigracji zarobkowej. My tutaj w Wadowicach to też odczuwamy. I obawiamy się, że w niedługim czasie szkoły w Wadowicach, które tutaj podkreśla się jako chlubę działalności naszego samorządu, mogą stać puste, bo w tej chwili coraz mniej młodych Wadowiczan w wieku, powiedzmy, produkcyjnym w tym mieście zostało. Czy nie uważa Pan, że taka właśnie próba odcięcia Polski wyszłaby nam na dobre? Ale to absolutnie tutaj ja nie mam ani na myśli, ani nie mówię o jakikolwiek odcięciu, bo tu jest kwestia, że świat jest dzisiaj, że tak powiem, globalną wioską i trudno, żebyśmy, powiedzmy, się odcięli tak od świata, jak na przykład Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Jesteśmy w takim miejscu, w takim układzie, że tak powiem, światowym, gdzie trzeba współpracować, ale to współpracować, tak jak pokazuje nam Viktor Orban ostatnio na Węgrzech. Wydaje mi się, że tu jest jasno postawione. Przede wszystkim sprawuję rządy w tym kraju i odpowiadam za ten naród, dbam o jego interesy, a nie interesy kogoś obcego, prawda? Przede wszystkim dbać o swoje interesy, natomiast współpracować, bo to trzeba. Natomiast weźmy taki przypadek, jak był dbany o interes Polski w przypadku na przykład umowy gazowej, gdzie mamy prawie że najdroższy gaz w Europie. Czy tego nie można było zrobić inaczej? Czy nie można to było pokierować kierunkiem interesem Polski? O, tego typu sprawy mnie interesują. Banki, przecież byli Polacy, co te banki mogli kupić, byli mieszkańcy stali, ja pamiętam jak dziś, w takim małym miasteczku Jasłowa Beskidzka. Kolejka mieszkańców była, żeby kupić udziały w banku w Pekao. Dlaczego to Polacy nie mogli kupić, prawda? Na pewno nie ulega wątpliwości, że gospodarka socjalistyczna była postawiona na głowie, ale z drugiej strony w tej gospodarce jednak był spory majątek, który wypracował naród. I problem polega na tym, że
by tą czy problem uważam polegał na tym, żeby tą gospodarkę postawić normalnie na nogi, ale nie na zasadzie wysprzedaży, nie na zasadzie, że przejęli ją obcy, nie na zasadzie, że obcy wykupił i zniszczył, bo dbał o swój rynek, a nie o nasz. I ta uważam zasada, że kapitalizm nie ma narodowości, dzisiaj tu skutkuje bardzo, bo też często nawet powiedzmy w domu z synem, który skończył Akademię Ekonomiczną, też mi mówi, tato, nie ma, kapitalizm nie ma narodowości. A ja mu mówię, dziecko, jak zwalniali w Fiacie, to kogo zwolnią pierwsze? Polaków? I gdzie tą fabrykę przeniosą? Do Włoch. I co, kapitalizm nie ma tutaj, nie ma znaczenia? Czy jest kapitał? Nie ma znaczenia? Myślę, że chyba już na zakończenie tego naszego spotkania jest kapitalna okazja przypomnieć, bo 2 października minęło 600 lat od Unii Horodelskiej. Tam, powiedzmy, dwa państwa, można powiedzieć, podpisały Unię na zasadzie wolni z wolnymi, równy z równymi. I jeżeli ja mówię o współpracy pomiędzy innymi narodami Europy, jak najbardziej trzeba się łączyć, ale właśnie na tej zasadzie, równy z równymi, wolni z wolnymi, a nie na zasadzie takiej, że powiedzmy mając siłę gospodarczą, te kraje się podporządkuje, a tak jednak się stało. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy znowu do telewizji Wolne Wadowice. Życzymy oczywiście zdrowia i owocnej pracy w polskim parlamencie. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie, za udostępnienie mi możliwości, powiedzmy, no choćby podzielenia się z paroma takimi spostrzeżeniami, myślami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.